Hej, hejo, mam na imię Iwona i zapraszam Was dzisiaj na nowy reading vlog, na nowy filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i cóż, zaczynamy z tym tygodniem, jak tak, i zostańcie ze mną na dłużej. Dzisiaj jest 20 kwietnia i jeżeli oglądaliście ostatni reading vlog, to wiecie, że dzisiaj jest bardzo szczęśliwy dzień w naszej rodzinie, ponieważ przychodzi na świat nowy członek rodziny, nasz mój bratanek, a wnuk dla moich rodziców. I właśnie jak się urodził pierwszy bratanek mój, to wszystko to było takie, wiecie, to było naoczne, my to wszystko widzieliśmy, czuliśmy, a teraz nie widzieliśmy się z moim bratem przez kilka tygodni, ani z bratową i właśnie jakoś tak jesteśmy wszyscy podekscytowani, wiemy, że to już dzisiaj, ale do końca tak do nas to jeszcze nie dochodzi, bo jak właśnie się urodził Arti, to jechaliśmy do szpitala, witaliśmy go od razu w tych pierwszych godzinach, jak był, i jakoś tak to było bardziej namacalne, a teraz wszystko z powodu sytuacji jednak jest takie troszkę oddalone, ale na przykład dowiedziałam się, że jeżeli by chciał, mój brat mógłby uczestniczyć w porodzie, będzie cesarskie cięcie, ale stwierdzili, że nie, po prostu musiałby tylko przejść test na koronawirusa, żeby właśnie móc brać udział, ale no, powiedzieli, że nie, bo oni tak jakoś nie chcą. I tyle, i też w ogóle ten cały tydzień będzie dla mnie bardzo szczęśliwy, bo moja przyjaciółka ma urodziny, ja mam urodziny, Światowy Dzień Książki, więc nie mogę się doczekać. I tak właściwie miałam dzisiaj nie nagrywać, ale z racji tego, że pierwszy raz dzwonię do mojej biblioteki, do której chodzę, uczęszczam miejscowości obok i będę wypożyczała książki na telefon, to właśnie chciałam, żebyście byli przy mnie, jak to w ogóle wygląda, bo dla mnie to jest coś nowego, już to działa od ponad roku właśnie w danej bibliotece, ale ja jakoś tak zawsze wolałam iść, popatrzeć, poszukać sama, a teraz wybrałam sobie książki, które prawdopodobnie są dostępne. I właśnie będę rozmawiała z moją bibliotekarką, czy na pewno są, bo ogólnie w Kentach jest podział biblioteki na mediatekę, czyli tą, do której ja najczęściej chodzę, i na bibliotekę dla dorosłych i dzieci. Dla dorosłych dzieci normalnie można pójść, wypożyczyć książki, ale z racji tego, że mediateka była teraz odnawiana, była przenoszona, to właśnie chyba do końca jeszcze się nie otworzyli i po prostu dlatego jest na telefon. No i zobaczymy, jak to działa. Czy ja wybrałam dobry ten numer? Dzień dobry, chciałam pożyczyć książki. Tak, sprawdziłam sobie i może coś tam akurat z tych będzie. Truly, Avarit, bo widziałam, że to właśnie tam było zdjęcie na Facebooku i po prostu przeglądałam. Dobrze, to dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam. Wow, poszło dość szybko, sprawnie. Po 15 będą na mnie czekały książki w bibliotece głównej. Mam zajęcie o 16:45, więc mam nadzieję, że zdążę, ale fajnie, bo były wszystkie książki, które chciałam. Miałam tutaj więcej, ale tak jak słyszeliście, nie chciałam pożyczać zbyt dużo, bo na przykład ostatnim razem z samej tej biblioteki, taki dla młodzieży, właśnie mediateki, wypożyczyłam 2, 4, 5, 6, 8, 9 książek z jednej biblioteki, a jeszcze wypożyczyłam 3 z drugiej części, więc troszkę zaszalałam, ale w sumie przeczytałam wszystkie oprócz jednej, bo jakoś nie czułam w ogóle na nią polotu, więc stwierdziłam, że nie czytam. I cóż, mega się cieszę, o 15 jadę do biblioteki, więc później Wam pokażę jeszcze tutaj, które wypożyczyłam, i też skoczę do biblioteki dla dorosłych, bo chciałabym wypożyczyć Na zachodzie bez zmian i jeszcze coś chciałam, ale teraz nie pamiętam co, więc... Dobra, w początku piszę, moja mama dzwoni, przepraszam. Znaczy, Jadwiga mówiła, że może być przy porodzie, jeżeli będzie miał test na koronawirusa robiony. O ja, ale fajnie. Ale to pewnie mi za chwilę też podeślę na Facebooku. To ja już tacie lecę powiedzieć. Dobra, pa! Urodził się. Urodził się bratanek. Po prostu coś czuję, że ten dzisiejszy reading vlog będzie z jednego miejsca. Więc drugi bratanek jest na świecie. Robi przyszedł i mój brat był przy nim, więc...
Ja na chwilę się popłaczę, bo to jest taki, wiecie, moment, który będziemy pamiętać na długo. Jestem. O, lecę za chwilę, lecę powiedzieć mojemu tacie, że drugi wnuk się mu urodził. Dobra, a ja coś chciałam powiedzieć, ale nawet nie wiem, co chyba to się pracy licencjackiej, ale to już nieważne, bo już w tym momencie. Aha, to, że pierwsze piszę, a później sprawdzam i że po prostu pierwsze piszę dużo, a później to skreślam. Lecę powiedzieć tacie. Pakuję też dzisiaj prezent dla mojej przyjaciółki, ponieważ ma urodziny. Jak widzicie, jedną z części prezentu właśnie będzie książka Co mówią kości? Mroczne tajemnice zbrodni pani Sublak. Bo słyszałam, że jest bardzo dobra, a właśnie moja przyjaciółka lubi takie tematy okołobiologiczne. I też zrobiłabym mały wtopę, ponieważ chciałam jej kupić tą część, co mówią zwłoki. Po czym wysłała mi zdjęcie, że sobie kupiła tą książkę, a ja miałam ją prawie ten sam dzień zamówić. Ale dobrze, że nie zamówiłam i właśnie poleciałam szybko do biblioteki, do księgarni miejscowości obok i kupiłam tą część. Więc teraz pakuję taki specjalnie dziecinny papier i później jeszcze polecam resztę części. Też napisałam takie małe kartki do każdego prezentu, więc lecę pakować. Hej, jest już 15:30, jakoś tak. Ja wróciłam właśnie z biblioteki. I pokażę Wam książki, które odebrałam i widzę, że jedna książka, którą zamówiłam przez telefon, nie została mi dostarczona. Prawdopodobnie dlatego, że po prostu przekazywała mi książki inna pani niż od niej zamawiałam i może stwierdziła, że tych książek już jest za dużo. Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nie ma ich na mojej karcie, że później nie będę mieć żadnego problemu w związku z tym, no ale cóż, zobaczymy, przekonamy się później. Więc tak, jeżeli ja nie mówiłam tego, już na pewno mówiłam, że biblioteka w Kentach jest najlepsza, do jakiej chodziłam, to potwierdzam to, jest najlepsza. Mamy ostatnią premierę, Tkając świt, nie mogę się doczekać. I mamy również trylogię Larry Kennedy, czyli Someone New, Someone Else i Someone to Stay, teraz najnowsza premiera. I szczerze, nie mam pojęcia, za co chcę się zabrać pierwsze, czy za tom tutaj Tkając świt, czy za trylogię, bo mam ochotę i na to bardzo, bardzo, ale to bardzo, więc zobaczymy. I z biblioteki tej takiej stałej, która jest normalnie czynna, wypożyczyłam Na zachodzie bez zmian, Remakweza, i Śmierć letnią porą, Mons Kallenstoffa. A jak przeczytałam już pierwszy tom, Śmierć w środku zimy, Ofiara w środku zimy, co mi się podobało, ale właśnie drugie podejście, zobaczymy, czy Komisarz Malinfors podoba mi się bardziej niż za pierwszym razem. I jeszcze była możliwość zabrania sobie roślinki, więc wzięłam taką tutaj roślinkę. Zaopiekuj się mną, powiatowy środowiskowy dom samopomocy w Kętach. Mam nadzieję, że będzie mi ładnie rosło tutaj w pokoju, bo roślinki lubię, więc leci na półkę. A ja teraz lecę jeszcze popowtarzać na kolokwium i może zacznę czytać którąś z tych książek. Właśnie w tym momencie nie mam pojęcia, co naprawdę. Ja jestem straszna w wybieraniu książek do czytania, bo jak mam tyle, to ja później nie wiem, co ja chcę czytać i dłużej zajmuje mi wybór czytania, którą książkę chcę czytać, niż czytanie. Dobra, żartuję, może nie do końca, ale coś w tym jest. Lecę, do zobaczenia później. Stwierdziłam, że zaczynam czytać Tkając świt, ponieważ ostatnio przeczytałam 5 książek z rzędu literatury obyczajowej, romansu, więc stwierdziłam, że jak ja tak naraz czytam dużo książek z jednej dziedziny, to w którymś momencie te książki przestają mi się podobać. I dlatego nie chcę właśnie takiego, wiecie, momentu, że akurat ta trylogia mi się nie spodoba, bo za dużo naraz czytałam podobnych książek. Dlatego czytam teraz fantastykę. Zaczynam, zobaczymy, czy mi się spodoba, czy nie. Słyszałam różne opinie, większość pozytywnych, ale też kilka takich pośrodku. Dlatego zobaczymy, czy mi się spodoba, czy nie. Też widzę, że ma dość dużo światła na stronach i duże litery, więc raczej będzie się ją szybko czytało. Dlatego lecę zaczynać pierwszy rozdział. Jeszcze przed wykładem powinnam się tutaj przeczytać pierwszy rozdział, więc lecę.
Hej, ja przyjdę do Was w nowym kadrze kilka dni później, bo jest już 30 kwietnia. Ale stwierdziłam, że chcę tego vloga opublikować, bo jest on przepełniony taką radością, której przez następne dni nam brakowało. Lebo stwierdziłam, że co z tego, że w sumie nie opowiadałam tutaj nic o książkach, tylko Wam pokazałam książki, jakie wypożyczyłam. W sumie przez większość czasu rozmawiałam przez telefon. Ale jakoś tak montowałam go teraz i był taki... Tak mi się spodobał, że stwierdziłam, że chcę dojaśnić sytuację, wytłumaczyć, jak to się stało, że w sumie później go nie skończyłam, bo 20 kwietnia urodził się mój bratanek, mój Robi, malutki Robi, który jest przekochany, który jest przecudny. I wiecie, miało być wszystko pięknie, mieliśmy ustalane, kiedy tam do nich pojedziemy, kiedy ich zobaczymy. Po czym dzień później tak naprawdę wszystko się zawaliło. Wszystko runęło. Okazało się, że ktoś z nas, ktoś z domu musi jechać do mojego brata, pomóc mu się opiekować malutkimi synkami. I właśnie z racji, że ja mam studia online, no to ja zostałam wytypowana. W sumie ja się od razu zgodziłam, powiedziałam, że okej, jasne. Sprawdzę, kiedy jest najbliższy pociąg do nich i wsiadam, tylko mnie zawieziecie, spakuję się, nie ma żadnego problemu. Zostałam tam przez kilka dni, bo po prostu potrzebował brat mojej pomocy. I teraz można powiedzieć, że są dyżury. Ogólnie już w tym momencie, te 10 dni później, wszystko się unormowało, wszystko się uspokoiło. Ale wtedy było bardzo ciężko, bo nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co się wydarzy za kilka godzin. Jak będzie wyglądała, wiecie, później rodzina mojego brata. Więc to wszystko było takie na wariackich papierach. W tym momencie, tak jak już mówię, wszystko jest w porządku. I mam nadzieję, że... Znaczy już wiem, że kolejny reading vlog już będzie normalny. Już będzie normalny z książkami. A ten po prostu był taki troszkę inny niż zawsze, bardzo szczęśliwy. I ostatecznie ma szczęśliwe zakończenie, ale tak jak materiał z konkursem i ze Światowym Dniem Książki, wtedy co miałam też urodziny, nagrywałam mojego brata i tam mówiłam Wam, że musiałam nagle zmienić lokalizację. No to właśnie przez coś, co wydarzyło się w naszej rodzinie, ale już jest wszystko w porządku, więc nie musicie przyjmować, tylko tak po prostu stwierdziłam, że chcę ten vlog bardzo opublikować, bo jest pełny radości i powinniśmy się cieszyć właśnie z małych rzeczy, bo nie wiemy, kiedy będą te gorsze do nas przyjdą. Taka mała konkluzja tego wszystkiego. Dobra, a ja już teraz lecę jak taki troszkę inny vlog, w sumie bardziej z mojego życia. Wam się podobał z jednego dnia i zostańcie ze mną na dłużej i życzę Wam dobrej majówki, bo opublikuję ten filmik jutro właśnie w majówkę. A ja teraz już lecę. Bye, bye!